Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rozpoczynamy od tragicznych doniesień z Turcji. W stolicy kraju doszło do 2 eksplozji. Przyczyny wybuchów na razie nie są znane. Lokalne media podkreślają jednak, że jest wiele ofiar. Najnowsze doniesienia mówią o 30 zabitych. Rannych zostało 126 osób. Do tego tragicznego zdarzenia doszło przed dworcem w stolicy Turcji Ankary, który obsługuje 181 połączeń dziennie. Do eksplozji miało dojście w czasie pokojowego marszu. Jego uczestnicy protestowali przeciwko konfliktowi pomiędzy państwem tureckim i Kurdami w południowo-wschodniej Turcji. Tureckie władze potwierdziły, że wybuch w Ankarze to atak terrorystyczny. Już wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić wcześniejsze doniesienia, że wybuch spowodował zamachowiec samobójca. Premier Turcji Ahmet Davutoglu zwołał spotkanie z szefami tureckich resortów bezpieczeństwa. Polski konsulat w Ankarze informuje, że na razie nie ma informacji, czy wśród ofiar są polscy obywatele. Od lipca Turcja jest w stanie podwyższonego pogotowia od ogłoszenia zsynchronizowanej wojny z terrorem wymierzonej w bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Syrii i rebeliantów partii pracujących Kurdystanu w północnym Iraku. 13 października w Szczecinie odbędzie się protest rolników. To wyraz sprzeciwu wobec szykanowania ich kolegów, którzy zostali zatrzymani za protest w obronie polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Rolnicy zostali potraktowani jak przestępcy. 11 z nich z rejonu Pyrzyc oraz pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych zatrzymało CBŚ. Zatrzymani gospodarze wielokrotnie brali udział w protestach rolniczych, nie zgadzając się na wyprzedaż gruntów obcokrajowcom. Wobec 5 rolników sąd w Szczecinie zastosował 2-miesięczny areszt. Wobec 3 kolejnych areszt warunkowy. To oznacza, że po wpłaceniu 50 000 zł poręczenia mogą wyjść na wolność. Nie możemy patrzeć dzisiaj, kiedy Polska się mieni być wolna i niepodległa, żeby patrzeć obojętnie Sejm, organ demokratycznie wybrany, na łamanie praw człowieka w Polsce. To są związkowcy, dodatkowo są łamane prawa związkowców. Zarzuty dotyczą i tu uwaga udziału w zorganizowanej grupie przestępczej bądź też kierowania tą grupą, która miała na celu utrudnianie i zakłócenie postępowań przetargowych. Mamy wiele afer w naszym województwie, jak chociażby grabież i kradzież majątku stoczniowego na olbrzymią skalę i odmowa wszczęcia prokuratury jakichkolwiek działań, jak chociażby wiele afer, w tym afera melioracyjna na kwotę 155 milionów, kiedy złodzieje i przestępcy, groźni przestępcy są bezkarni, a tu rolników wyprowadza się w kajdankach o świcie. Zatrzymanie rolników to także cios wymierzony w rolniczą solidarność. I domaga się nowych rozwiązań prawnych i chce się tu dezawuować nas w przeddzień wyborów w oczach mieszkańców miast, że jesteśmy przestępcami. Już w najbliższy wtorek w Szczecinie w geście solidarności z aresztowanymi odbędzie się protest. Do wyborów parlamentarnych pozostało już niewiele czasu. Poszczególne partie polityczne przedstawiają projekty swoich programów wyborczych. Poruszane jest wiele kwestii także w dziedzinie mediów. I tak na przykład Prawo i Sprawiedliwość proponuje przekształcenie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia w instytucje kultury. Głównym celem tego posunięcia ma być przywrócenie społeczeństwu mediów publicznych. Prawo i Sprawiedliwość w swoim wyborczym programie zapowiada zmiany w funkcjonowaniu rynku medialnego. To jest wielki plan stworzenia właściwie na nowo narodowych mediów w Polsce, które miałyby przejąć rolę obecnie niesprawowaną przez Telewizję Polską i Polskie Radio. I przez to utworzenie na nowo tych mediów i zapewnienie im bardzo mocnego finansowania można byłoby wiele rzeczy w tej sferze naprawić, czyli pozbyć się całego tego balastu ideologii, propagandy, który w tej chwili w tych mediach jest. I mamy nadzieję, że w takim otoczeniu właśnie dobrze będą funkcjonowały również media niezależne, bo będzie wreszcie pełna przestrzeń bez propagandy. Funkcjonowanie mediów w Polsce pozostawia sobie dzisiaj wiele do życzenia. Jak podkreśla poseł Elżbieta Kruk, istnieją zagadnienia, które wymagają jak najszybszej interwencji. Dzisiaj te media
media, poza tym, że są upolitycznione, urządowione tak naprawdę, upartynione, uzależnione od rynku, czyli mamy raczej nie media publiczne, tylko jakiś taki konglomerat rządowo-komercyjny. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że uzasadnieniem istnienia w ogóle mediów publicznych jest właśnie to, że ich rolą jest powodowanie, gwarantowanie pluralizmu informacji, mediów, przede wszystkim informacji, prawda, w państwie i podnoszenie poziomu tego na rynku medialnym. Kolejną kwestią wymagającą zmiany jest sprawa abonamentu, który obecnie płaci zaledwie 8% społeczeństwa. Przez swoją powszechność mogłaby stanowić bardzo duży zastrzyk pieniędzy na tworzenie choćby filmów historycznych czy programów dla dzieci, których teraz nie ma. Prawo i Sprawiedliwość proponuje także ograniczenia dla kapitału zagranicznego. Wystarczy wzmocnić rolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wprowadzić w ustawie, w której teraz jest poziom 40% dla podmiotu uznawanego za dominujący w danej branży, ten procent w przypadku mediów obniżyć do 20 czy 25%. Łącznie z prasą, tak? Łącznie z prasą. I wtedy rzeczywiście można byłoby powiedzieć o różnych źródłach informacji dla obywateli. Pomysł ten zapewniłby ochronę przed przejęciem polskiego rynku medialnego przez wielkie międzynarodowe koncerny. Trzeba się dawać straszyć i manipulować, że tego nie można zrobić. Tu w mediach papierowych, przede wszystkim lokalnych, na przykład w lokalnych 90% to jest kapitał niemiecki. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Niemczech. Jest niemożliwa. Wbrew temu, co nam się mówi, że prawo europejskie nam nie pozwala chronić swojego rynku, taka ochrona funkcjonuje. Właśnie szczególnie Niemcy są charakterystyczne w tej obronie swojego rynku, ale także inne kraje europejskie, jak Francja czy Wielka Brytania. Niemożliwa jest taka sytuacja, jak istnieje w Polsce. Przed wyborami Platforma Obywatelska dokonuje rotacji w spółkach Skarbu Państwa. W ciągu zaledwie ostatnich 2 miesięcy objęła ona ponad 80 nazwisk. W ostatnim czasie, jak alarmują politycy Prawa i Sprawiedliwości, dochodzi do pompowania spółek Skarbu Państwa poprzez powoływanie dodatkowych członków zarządów czy dodatkowych członków rad nadzorczych. W tych spółkach dochodzi do tego, że są powoływani w tej chwili nowi doradcy, nowi specjaliści. Jest to wszystko poza jakąkolwiek kontrolą. Powoduje oczywiście także długoletnie zobowiązania, ponieważ zawierane są kontrakty na olbrzymie kwoty, z dużą trudnością wypowiedzenia takich kontraktów, co może spowodować duże problemy w momencie, kiedy, mam nadzieję, nowa władza będzie chciała przeprowadzić audyt i będzie chciała przeprowadzić rozpoznanie, co w tych spółkach się dzieje. Takie działania nie są podyktowane potrzebami zarządzania tych firm i usprawnienia aktywów działalności Skarbu Państwa. Apelujemy przede wszystkim o wstrzemięźliwość i apelujemy do członków rad nadzorczych tych firm desygnowanych przez Skarb Państwa bądź desygnowanych przez spółki Skarbu Państwa w spółkach zależnych o niepodejmowanie działań, które są działaniami bez uzasadnienia potrzebami firm. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o lasach. Sejm przyjął wczoraj poprawki Senatu do ustawy. Przeciwko były kluby parlamentarne PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Nowela miała w założeniu zabezpieczać państwowe lasy przed prywatyzacją. Nowe prawo dopuszcza jednak możliwość sprzedaży lasów w celu realizacji inwestycji publicznych, na przykład w przypadku budowy dróg lub zrównoważonej polityki leśnej. Poseł profesor Jan Szyszko alarmuje, że ustawa pozwoli na nieograniczoną parcelację lasów państwowych. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość liczy na prezydenckie weto w tej sprawie. Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda przy okazji wyborów parlamentarnych chciał w referendum zapytać Polaków, czy są za utrzymaniem dotychczasowego funkcjonowania lasów państwowych. Na początku września Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum. Decyzją rządu PO-PSL lasy w 2014 i 2015 roku zostały zobligowane do wpłaty do budżetu państwa 1 600 000 000 zł. Od przyszłego roku będzie to 2% wartości sprzedanego drewna. A teraz trochę sportu. W eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy pozostał tylko jeden mecz. Po wywalczeniu remisu w spotkaniu ze Szkocją reprezentację Polski czeka pojedynek z podbudowaną po wygranej nad Niemcami reprezentacją Irlandii. Początek spotkania jutro o 20:45.
Zdobyta w 94 minucie meczu ze Szkocją bramka Roberta Lewandowskiego daje nam wielki komfort przed jutrzejszym spotkaniem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzięki niej bilet na Euro 2016 da nam nie tylko zwycięstwo, ale także remisy 0-0 i 1-1. Porażka kadry Adama Nawałki i wyższy remis sprawi, że zajmiemy trzecie miejsce w tabeli grupy D, a to oznacza udział w barażu i kolejne dwa mecze szansy na awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka zaznacza jednak, że drużyna będzie chciała wygrać spotkanie z Irlandią. Na konferencji prasowej po czwartkowym meczu ze Szkocją podkreślił, że jego kadrowicze najlepiej czują się w ofensywnym ustawieniu. Naszą strategią jest taka gra, abyśmy cały czas mieli centralną strefę pod kontrolą. Z pewnością nie oddamy pola gry w meczu niedzielnym. Teraz czas na regenerację, na zebranie sił, zarówno pod względem fizycznym, mentalnym, i wierzę gorąco w to, że w niedzielę będziemy gotowi już do następnego spotkania w batalii o Euro 2016. Mecz Polska-Irlandia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zakończył się dwudniowy szczyt szefów państw Grupy Wyszehradzkiej w węgierskim kurorcie nad Balatonem. Podczas dwudniowego spotkania prezydenci Polski, Węgier, Słowacji, Czech i Chorwacji dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, redukcji gazów cieplarnianych i kryzysie migracyjnym. Na konferencji prasowej kończącej dwudniowy szczyt prezydent Andrzej Duda sporą część swojego wystąpienia poświęcił bezpieczeństwu energetycznemu, w tym planowanej budowie gazociągu Nord Stream 2. W tej kwestii wśród szefów państw Grupy Wyszehradzkiej nie ma jednomyślności. Rozmawialiśmy o politycznych kwestiach wpływu na bezpieczeństwo energetyczne naszych państw. Chodzi o niezależność, możliwość różnorodnych dostaw energii, aby nie być uzależnionym od jednego, na przykład gazociągu. Nord Stream 2 to zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy inwestycja wątpliwa ekonomicznie, ale ma poważny wymiar polityczny. W takim ujęciu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, Słowacji, Polski i myślę, że jeszcze szeregu innych krajów europejskich. Być może można byłoby tutaj mówić także w pewnym ujęciu nawet o perspektywie większości Unii Europejskiej. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób na to patrzyli. Że to nie jest tylko biznes, to jest jednak także i polityka, bardzo poważna polityka, niebezpieczna polityka. Innego zdania są Węgry, które wyłamują się ze środkowo-europejskiej solidarności w sprawie gazociągu. Budują teraz bowiem kluczową dla siebie elektrownię atomową, a fundują im to Rosjanie. Pozyskanie przez Polskę zaufania w sprawie Nord Streamu nie jest łatwe, tym bardziej, że rząd PO-PSL ostatecznie wyłamał się z Grupy Wyszehradzkiej i zgodził się na przyjęcie obowiązkowych kwot imigrantów. Poza przyczyną pani premier Ewy Kopacz i jej rządu, który w ostatnim momencie zdradził, można powiedzieć, Grupę Wyszehradzką i odstąpił od ustaleń, które w ramach tej grupy podjął, co więcej, które w ramach tej grupy forsował, bo przecież w ramach tej Grupy Wyszehradzkiej to Polska odgrywała do tej pory pierwsze skrzypce. Plan budowy Nord Stream 2 połączył rosyjski Gazprom z największymi europejskimi koncernami energetycznymi. Kluczowe umowy dotyczące współpracy podpisano 4 września we Władywostoku. Nord Stream 2 ma połączyć Rosję i Niemcy, zapewniając dostawy gazu na zachód z pominięciem Ukrainy. Nowy gazociąg osłabia także państwa bałtyckie, w tym Polskę, oraz pozbawi Ukrainę zysków z transferu gazu. Kijów zostałby również odcięty od możliwości tzw. dostaw zwrotnych z zachodu, gdyby Rosja po raz kolejny odcięła go od gazu. Gdyby rzeczywiście doszło do realizacji Nord Stream 2, to tym bardziej świadczy to zmianie polityki Niemiec w relacji do Rosji albo powrotu do tego, co oni uważali za korzystne dla siebie, a za korzystne dla siebie uznali dobre relacje z Rosją. To, co jest tak zwany w cudzysłowie bałagan na Ukrainie, jest sytuacją przejściową z ich punktu widzenia, trudną do wytrzymania i starają się jak gdyby to ominąć, tak jak omijają interesy krajów środkowoeuropejskich. Według szacunków Gazpromu budowa nowego odcinka ma kosztować około 9,9 miliarda euro. Projekt ma być ukończony najpóźniej do 2020 roku.
I na koniec Watykan i kolejny dzień synodu biskupów poświęconego rodzinie. Przedstawiciele Kościoła z całego świata skupieni w jednym miejscu obradują na temat powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Zgromadzeniu przewodniczy ojciec święty Franciszek. Księża biskupi uczestniczący w 14. Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnego Synodu Biskupów ze smutkiem i zaniepokojeniem przyznają, że współcześnie mamy do czynienia z poważnym kryzysem rodziny. Około połowy rodzin są rozwiedzionych, młodsze rodziny jeszcze większy procent rozwiedzionych, bardzo wiele aborcji. To jednak namiastka problemów, z jakimi boryka się dziś wspólnota rodzinna. Niepokojącym zjawiskiem, z jakim mamy współcześnie do czynienia, jest uderzająca w małżeństwo i rodzinę ideologia gender. Dyskusja nad tym zagrożeniem zajmuje bardzo dużo miejsca w obradach synodalnych. Myślę, że każda z tych grup poświęciła dużo czasu, żeby po imieniu nazwać, a nawet żeby jeszcze bardziej uwrażliwić wszystkich, którym na sercu leży dobro rodziny, na zagrożenia, które płyną właśnie z tego kierunku. Księża biskupi na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem podkreślają, że doktryna Kościoła nie może ulec zmianie. Rodzina musi i jest w stanie odnaleźć w sobie dość siły, aby przeciwstawić się trudnościom. Podkreślano również, że opis sytuacji, w których rodziny żyją i tych wyzwań, które stają naprzeciwko rodziny, jest zbyt związany z kontekstem europejskim i północnoamerykańskim, że za mało w nim jest uwzględnień czy innych kontekstów kulturowo-socjologicznych i to trzeba uzupełnić. Potrzeba konkretnych działań, ale i modlitwy, która daje ogromną nadzieję. U nas Kościół bardzo mocno modli się. Różaniec we wszystkich parafiach. Październik jest poświęcony absolutnie modlitwie za synod. I kiedy wchodziłem do Bazyliki Świętego Piotra na mszę otwarcia synodu, to widziałem w tych ludziach taką iskierkę nadziei. Czy zobaczę tą iskierkę, kiedy będę wychodził, a chciałbym, żeby to było. Synod potrwa do 25 października. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na informacje o pogodzie. Dużo chmur z opadami dziś w Bukareszcie i Rzymie. Mokro także w Londynie, Wiedniu i Moskwie. Na pozostałym obszarze pogodnie, a na termometrach od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 23 na południu. I przechodzimy do mapy Polski. Na przeważającym obszarze kraju pogodnie. Zachmurzenie małe, raczej bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany z północnego wschodu. A ciśnienie bliskie 1025 hektopaskali będzie się wahać. I na teraz to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, życząc dobrego popołudnia.